Siema, kolejny przegląd marketu. Valve dało dostęp do CS2 wszystkim kontom, które miały Prime i wbitą rangę. Dziś zobaczymy, jak odbiło się to na markecie i co dzięki temu wzrosło. Pokażę Wam też moją niedawno zakupioną inwestycję. Zachęcam do zostawienia suba i lecimy. Na Skins Monkey możesz wymieniać i kupować skiny. Strona nie wlicza floatów oraz cen na kleje, więc można polować na okazję i zarabiać na tym. Albo po prostu kupić sobie ładnego skinka i nie płacić za naklejki na nim. Przy pierwszej wymianie z kodem Rafikos możesz zgarnąć do 5 dolarów za friko oraz 35% więcej do wpłaty. Zacznijmy od holo ZRMR-ów, które pikły naprawdę znacząco. No oczywiście na tym sorsie dwójce dużo lepiej one wyglądają i to jest pewnie główny faktor. Zaczynamy od Tailu, które prawie 10 zł w piku, nie? Teraz jakaś korekta. Zobaczymy, czy może jeszcze jedno wybicie będzie. No ale prawie 10 ziko takie Tailu. Lecimy dalej, Liquid. O, w jednym z odcinków kupywaliśmy to. Znaczy ja kupowałem. Zobaczcie, 5,40. No więc ten short termik naprawdę fajnie wyszedł. Może zrobię taki update z tej inwestycji. Więc fajnie, Liquidzik. Lecimy dalej, Furia. Ogólnie na wszystkich holo to widać. Po prostu gdzieniegdzie są większe wzrosty, gdzieniegdzie mniejsze, nie? North też ładnie, 3,75. G2 tutaj jeszcze trochę mniej. 3,27. No i jeszcze dla pokazania Fnatic 3,22. Więc elegancko sobie to pikło. Oczywiście za wzrostami holo, też kapsułki do 2 zł, kandydaci najbardziej, no bo jest to Tailu tutaj. Dalej mamy pretendenta, tutaj mniejsze są te wzrosty, no i legendy też piknęło to trochę w górę. Napiszcie, czy coś zainwestowaliście w RMR-y. No ja troszeczkę mam ich gdzieniegdzie, więc no te wzrosty całkiem fajnie, no i jestem zadowolony. Pokażę Wam też moją nową inwestycję, 92 revolver cases za 11,4 juana od sztuki. No i kurczę, tutaj gdzieś to robiłem i zobaczcie, że fajnie to wybiło. Miałem buy ordery robić, ale myślę sobie, dobra, key. Zobaczymy, gdzie to pójdzie. Teraz skrzynki stoją fajnie nisko, więc myślę, że nawet jakaś to jest okazja. Lecimy Antwerp, no i tak, kapsułki. No tutaj w dół, teraz w górę, trzyma się to w miarę stabilnie, tutaj kandydacik, no, jakaś odbitka powoli w górę, pretendent, no tutaj w dół, teraz trochę minimalnie w górę, ogólnie tutaj w dół bardziej, stoją w miejscu, minimalne spadki, tutaj gdzieś wzrosty, nic szczególnego. Holo z Antwerpu, tutaj dużo autografów się w sumie pojawiło, zaraz je obczaimy. Ogólnie tutaj jeszcze trochę wzrosty, ale już nie tak nie wiadomo jak, po prostu dalsze wzrosty. Monesti za 150 sprzedany, bardzo ciekawie. Dalej mamy Simple, tutaj również za stóweczkę teraz. Max, też elegancka wybitka tu jest. Outsidersi, teraz trochę w dół. A dobra, to nie na wszystkich jednak. Outsidersi z korektą. Shiro w górę, czyli bardziej na autografach. Choć niekoniecznie, na przykład Eternal 60 zł. Fajnie. Dalej Stockholm, zaczynając od drużynowych ze wzrostami. Okej, teraz tutaj stoi w miejscu w miarę. Kandydat, co u ciebie? No tutaj bardzo fajnie to piknęło. Teraz też stoi, teraz nawet w dół trochę pospadało. Ogólnie w miarę stoi, mini spadki powiedzmy. Legendy, o! Jakaś kolejna odbitka się szykuje. Za 10 zł legendy. I na autografach też się ciekawa rzecz zadziała. Z około 3,50 do nawet 5 zł. Więc no, eleganckie piki. Dla zasady zobaczmy jeszcze sztokholmowe holo, tutaj Małzik w dół, no niesamowite, nie? Znaczy trochę w górę, teraz w dół znowu, trzyma się to, skacze to góra-dół. Tailu też mini w dół, ale w miarę stabilnie to wygląda. Virtusi, o tu dało się skupić fajnie, trzymają się w miarę, ok? Pejnik też w dół troszkę, ok, to tutaj to zaczęło odbijać, ale powiedzmy, że mini spadki. Ale no też te ceny były całkiem wysokie. Teraz mini korekta. Zobaczymy, czy może jeszcze jakieś kolejne wybicie będzie, jakaś stabilizacja. Jestem no tego ciekaw, bo też pamiętajmy, że teraz dostęp do tego CS-a dwójki dostali gracze, którzy i tak grali, nie? No bo żeby mieć rangę, to tam trzeba było zagrać. Więc jakby nowe osoby jeszcze nie widzą tych nowości, chociażby z RMR-ów i tak dalej. Więc no, choć myślę, że ten moment, żeby sprzedawać te rzeczy, nie jest głupi, bo ten CS2 może być szansą, ale równie dobrze ten market może się potężnie załamać. Więc jeśli chcecie grać bezpiecznie, to myślę, że ten moment jest dobry. Też jeszcze Tailu sobie fajnie skoczył w papierze, mam go tam troszeczkę, tam mini ilości, więc zawsze to tam fajnie cieszy. Cloud9, znaczy ogólnie Glittery, też w górę. O, choć nie wszystkie, więc może tu jest jakiś potencjał. O, Astralis, o, elegancko skoczył. G2 też tam trochę ze skokami. Szukajcie okazji, bo myślę, że można będzie jeszcze na niektórych rzeczach zarobić, jeszcze niedocenionych. Skrzynki to tam wiadomo, że one są teraz nisko, ale też jakieś naklejki, kapsułki. Dzięki za dziś, do następnego, cześć, pa pa.